witajcie, tu Arek 260, witajcie ponownie, zagrajmy w karierze menażerskiej Real Madrid, drugi sezon. Tym razem mam dla was mecz El Clasico w tym drugim sezonie, czyli... Real Madrid kontra Barcelona. No mówię, El Clasico tak zwane. Więc... Przejdziemy sobie do spotkania, więc tak jak mówię, jeżeli wam się podobają te materiały, nie zapomnijcie zostawiać łapę w górę, zasubować kanał z dzwoneczkiem, zostawiać komentarz, więc przejdźmy sobie teraz do spotkania. O, pek. W składzie to takim jakim jest. Dopóki Sergio Ramos całkiem nie wyzdrowieje, więc go na razie wystawiamy. O kurde, ten to ma. Nie wystawiam, więc... Właściwie trzeba będzie wystawić na transfer znowu. Czyli kogoś jeszcze nie wystawiamy w ogóle w tym meczu, a zamiast tego Valorenta w ogóle już jest na liście transferowej, więc myślę, że Casemiro nie zagra. Asensio zostaje, modlić będzie na Junior, Hazard i tak, takim składem idzie. Takim składem będziemy wyjść. Szkoda, że tego nie... I tak, na to gramy. Przepraszam. Spuchała. Halo, halo, witamy i zapraszamy na mecz hiszpańskiej Liga Santander. A zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami 90 minut południowej piłki na najwyższym poziomie. Zapowiada się emocjonujące widowisko. Powiedzieć, że spotkanie Barsy i Realu to mecz inny niż wszystkie, to nic nie powiedzieć. Ci odwieczni rywale stoczyli już grubo ponad Dembele. Ach, ależ tutaj mało brakowało. Luis Suárez. Karim Benzema. No to jeden z nich. Dobre, ofensywne wyjście. Benzema posłał piłkę do bramki. Fantastyczne wykończenie akcji dla Księża. No to mamy gola strzelanego przez kapitana. I to wielki styl, wspaniały przykład dla jego kolegów. Fantastyczna precyzja, umieścił piłkę w dolnym rogu bramki. No
pierwszy gol. Jordi Alba. Coutinho. Vidal. Spójrzmy na pochodanie. Ale walczą o piłkę. Zablokował to środkowanie. Piłka przekroczyła linię końcową. Za chwilę rozpocznie bramkarz. Ależ piękna bramka. Mam wrażenie, że jedna z najładniejszych w tegorocznych występach tego zawodnika, a może i w całej jego karierze. Ładny przechwyt piłkarzy Barcelony. Marco Asensio. Sergio Busquets. Vidal. Luis Suarez. Umtiti. Sergio Busquets. Jordi Alba. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Uderzenie w stronę bramki. Pięknie interweniuje. Będzie rzut z autu dla Realu Madryt. Casemiro. I proszę, udało się. Znów przy piłce. Uderzenie, ale szpekki też ma usnęła teraz słupek. No i strata piłki. Eden Hazard. Szansa na oddanie strzału. Bramkarz też nie łapie piłkę. O, Silas, on nie jest piłkarzem bardzo. No, nie powinien w ogóle bronić. No, kończy gol. Świetnie, brawa dla bramkarza. Piłka poza boiskiem i rzut rożny dla Realu. Nie wiem, co on w ogóle bramka. Silas, on nie jest już. Wywalczyli kolejny rzut rożny. Ładny przechwyt piłkarzy Barcelony. Dembele. Nacho Fernandez. I proszę, udało się. Znów przy piłce. Nie dał mu tam spokoju przeciwnik i w efekcie nie zdołał utrzymać piłki w boisku. Sergio Busquets. Benzema, interesująco zapowiada się ta akcja. Benzema! Piłka odbija się od słupka, nie będzie z tego gola i wraca do gry. Dobre przejęcie, brawo. Jordi Alba. Vidal. Luka Modric. Dobre odebranie piłki bez faulu. Może spróbować szczęścia. Nie ma gola. Sergio Roberto. Strata w środkowej strefie boiska. Słusznie sędzia odpisał spalonego. Nie wiem, czy to...
No właśnie, nie był na spalonym. Tamten był na spalonym, ale ten co otrzymywał piłkę nie był. Hazard może spalił, ale reszta nie... Asensio nie był na spalonym. Hazard był na spalonym. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Hazard. Nieporozumienie i strata piłki. Arturo Vidal. Suarez. Dembele. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. Znowu piłkę bramkarz. Karim Benzema. Czyste zagranie, przyjmuje piłkę. Faul zawodnika Barcelony. Napastnik ukarany żółtą kartką. Będzie musiał teraz uważać, bo kolejne przewinienie może być bardzo bolesne. Gdyby był obrońcą, to należałoby się martwić, ale napastnik nie musi grać brutalnie, więc spokojnie jest w stanie dobrać do końca spotkania. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Właśnie dlatego go to nie... Marco Asensio. Luis Suarez. Sergio Busquets. Blaugrana przesuwa się z piłką do przodu. Gwizdek sędziego minimalny spalony. Casemiro. Ładny przechwyt piłkarzy Barcelony. Ależ rajd w jego wykonaniu. Słusznie zmyślał mi pedał od własnej bramki. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Sergio Busquets. No i przejęli w ostatniej chwili. Benzema. Karim Benzema. Benzema! Piękna interwencja. Dobrze, do przodu. Benzema. Spóźniona interwencja. Jest szansa, ale wspaniale. Sergio Roberto. Technika i zgranie to są atuty, którymi imponują. A udało mu się odebrać piłkę. A i teraz strata. Luis Suarez. Świetna sygnalizacja i mam przerwaną akcję. Spalony. Marco Asensio. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Punkiki. Luka Modric. Przerwana akcja, spalony. Jest groźnie, może strzelać! Świetnie, brawa dla bramkarza. Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę.
sukcesem. Pięknie zgrywa głową do partnera. Filipe Kuki. Marca Asensio. Vidal. Fatalne podanie, no i strata. Marca Asensio. Dembele. Coutinho. Kapitalna wrzutka! Wydawało się przez chwilę, że będzie bramka, ale bramka zdołał złapać piłkę. Karim Benzema. Aj, chyba odczuwa jakąś kontuzję. Nie wiem, czy będzie w stanie długo grać. Vidal. No szkoda, zmarnowana szansa. Po tym jak piłka opuściła boisko, wstąpi bramka. Zmieniony zostaje Benzema. Mungi. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Arturo Vidal. Zespół traci piłkę. Marco Asensio! Tak, tak, mamy bramkę! Jest piłka w siatce! Kapitalnie to zrobił! Nie mogę być z podziwu, naprawdę nie mogę być z podziwu. Kapitalna akcja! Piłka jak przygotowana do Luka Bastiga i niesamowita bramka. Jeśli dalej będzie tak grał, wyżej mu wielką przyszłość. No, przewaga zaczyna być widoczna. 2 do 0. Coutinho. Lucas Vázquez. Przejęcie piłki przez graczy Barcelony. Filipe Coutinho. Suárez. No, obrońcy się pięknie spisali. Ten spalony był naprawdę minimalny. Chociaż i tak nie było większych szans na to. Marco Asensio. Casemiro. Jest okazja, jest! Tak jest, gol! Świetnie, naprawdę, kapitalnie to zrobili. Kolejna bramka, myślę, że nikt nie ma wątpliwości, kto wygra ten mecz. Jedyne pytanie, jakie można by sobie jeszcze zadawać, to rozmiary tego zwycięstwa. Pięknie przymierzył, bramkarz mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do siatki. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Jak widzimy, arbiter przyznaje rzut wolny za zagranie ręką. Rzut wolny z tego miejsca może się dla nich źle skończyć. No i piłka niestety leci wysoko nad bramką.
Luka Modrić. Interesująco zapowiada, oddaje strzał. Zabrakło mu szczęścia, nie ma bramki. Lucas Vázquez. No i mamy dobry, udany odbiór. Arturo Vidal. Lucas Vázquez. Uderza! Ale pewnie nie ma ustała teraz słupek. Jordi Alba. Złe podanie i strata w środku pola. Wygrany ten pojedynek 1 na 1. Dobrze, zbiega na wolne pole. Sergio Roberto, Casemiro, Lucas Vázquez. Wybijają teraz do przodu. Dziwka praktycznie trafiła przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Uderzenie. Skuteczna obrona. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Może spróbować uderzenia na bramkę. Potrafił wprost bramkarza. Żeby zabrać do domu piłkę meczową, no i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Wspaniale to zrobił. Spojrzał na piłkę, przymierzył, a następnie z zimną krwią pokonał bramkarza. Piękna bramka. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Luka Modrić. Zdecydowanie na strzał. Niestety nad poprzeczką, a tak niewiele zabrakło do szczęścia. Wysoko prowadzą, zdecydowanie dominując nad rywalami. Byli dużo lepsi. Zaczynamy drugą połowę. Spotkanie jest bardzo jednostronne. Zobaczymy, czy to się zmieni. Jest szansa. Świetnie, brawa dla bramkarza. Dobrze, do przodu. Luka Modrić. Eden Hazard. Vidal. Sergio Busquets. Dembele. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. No, za to daje niebezpieczeństwo.
dużych sił dla drużyny dwóch graczy rezerwowych na boisku. Coutinho próbował, ale stracił piłkę. Zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki. Spalony. No, kolejne udane przejęcie. Jordi Alba. Mogą wspólnie konstruować ten atak. Vidal. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Lucas Vázquez. Kuntiki. Na połowie rywala znakomicie odebrał teraz piłkę. Arturo Vidal. Sergio Roberto. Dembele. Casemiro. Umtiti. Dobrze się pokazał. No błąd, strata. Dobre przejęcie podania w środku pola. Vidal. Hazard. Piłkarz Barcelony nieczysto zatrzymał rywala. Trener wprowadza dwóch rezerwowych graczy. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Dembele. I wyłapał tę piłkę. Ładne wejście, przejęcie piłki. Suarez. Sergio Busquets. Piłkę przejmą rywale. Ivan Rakitic. Coutinho. Barca rozpocznie grę od wrzutu z autu. Trener nie chciał dopuścić do osłabienia drużyny. Słusznie zdejmuje z zawodnika z boiska, który ma na swoim koncie już żółtą kartkę. Sergio Busquets. Jeśli był spalony, którego odgwizdał sędzia, to minimalny. Casemiro. Świetny odbiór na połowie rywala. Jest szansa. Wybrali ten strzał, piłka nadal na boisku. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. W ostatniej chwili przejęli. Może ten strzał! Tak jest! Tak jest! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili. Yep.
świetne zachowanie strzelca bramki. Wyczuł to i rzucił się do dobitku. Faktycznie potrafił znaleźć się w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. No, daje mi dzisiaj surową lekcję futbolu. 5-0. To nie jest różnica klasy, to jest różnica dwóch klas. Coutinho. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Lucas Vázquez.